Jeżeli ty będziesz się kierowała zarobkami, a nie tym, co lubisz robić i w czym jesteś dobra i swoimi mocnymi stronami, to nawet jak wybierzesz inżyniera designu, to ktoś, kto chce być jakościowcem, lubi pracę w jakości, po jakimś czasie będzie zarabiał lepiej niż ty w designie. Oczywiście po czasie, po latach zarabia się więcej. Na danych wydziałach, w danych obszarach, na danych stanowiskach najlepiej zarabiają ci, którzy są najlepsi, w większości przypadków oczywiście. Więc nie możecie kierować się tylko zarobkami. Weźcie pod uwagę też aspekty waszych mocnych stron i tego, co lubicie robić.